Kolega Mensen jest ode mnie mentalnie znacznie starszy. On jest bardziej zachowawczy, bardziej się boi cokolwiek zrobić. Tam dwa sondaże były nawet zawyżone, tam granice 13-14%. No to zupełnie oszalał i uznał, żeby już nic nie robić, nic nie ruszać, jak kolega Mentzen, który normalnie by wygrał debatę z panem Ryszardem Petru w ten sposób, to tę debatę kompromitująco przegrał, ale to jeszcze jest drobiazg. Zapadła jakaś decyzja, że nie podejmujemy tematów skrajnych, tylko staramy się zdobyć uznanie mainstreamu. Kolega Mentzen, który miał przejąć partię, po prostu wziął i postarał się, żeby opuścili ten partię. On się bardzo, bardzo starał. Jedną z teorii, która miałaby wyjaśnić działanie pary Bosak-Mentzen, jest to, że było zawarte ciche porozumienie z PiS-em, gdzie pewne rozmowy przecież trwały. Przyznanie się do błędu to oznacza klęskę, bo jeżeli się przyznajemy do błędu, to znaczy, że partia robi błędy. A żaden normalny wyborca nie chce głosować na partię, która robi błędy, prawda? Pan Zbigniew Stonoga to bardzo miły i sympatyczny, acz trochę obleśny jegomość. Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry, panie pośle. Panie pośle, pojawia się pytanie tutaj pierwsze, zasadnicze, no bo według decyzji nie ma pan już startować z list Konfederacji. Zaraz po tym na Twitterze pojawiły się posty Sławomira Mentzena, Przemysława Wiplera, tam Sławomir Mentzen nawet użył takich słów, że czuje się jakby stracił ojca. I tam były podziękowania za te wszystkie lata. Mam wrażenie, że też duża część partii Nowa Nadzieja, w sensie ta szczególnie poselska część, podtrzymuje tą tezę, tą wizję. Jak pan się odnosi do tej sobotniej Rady Krajowej? Znaczy, formalnie była to tylko taka narada niezobowiązująca, ona żadnej decyzji nie mogła podjąć. Indywidualnie kolega prezes powiedział, że to jest jego deklaracja, bo też nie mógł podjąć decyzji, bo nie ma jeszcze żadnych wyborów. Ale tak jak napisałem na Twitterze, głęboko wierzę, że jak się odbędą następne wybory, a następne to chyba będą do Parlamentu Europejskiego, no to deklaracja pana prezesa będzie ważna. On wymusi na zarządzie, żeby mnie nie wystawił. Ja wierzę, że on to potrafi. W związku z tym praktycznie no nie mam tu na co liczyć. No ale jeszcze na razie jestem członkiem partii i będę starał się egzekwować swoje uprawnienia. Panie Januszu, no ale wiele osób domaga się od pana, żeby założył pan nową partię, żeby coś pan zrobił z tym faktem. Też wczoraj Artur Dziambor na przykład komentował tutaj, że według niego to pan powinien założyć swoją nową partię. Jak pan podchodzi do tego? Czy pan wybiera się w ogóle na polityczną emeryturę? Czy pan o tym myśli, czy raczej... Nie, nie, no skąd? Kolega Mentzen jest ode mnie mentalnie znacznie starszy. On jest bardziej zachowawczy, bardziej się boi cokolwiek zrobić. No, znaczy, prawda jest taka, o tym mówiłem na posiedzeniu właśnie tam, znaczy na tym zebraniu, że ja po prostu nie poznaję kolegi Mentzena. Ja wybrałem go na prezesa partii jako energicznego, rzutnego człowieka, który będzie, prawda, walczył dalej o nasze wartości, wolność, własność, sprawiedliwość, tam, prawda, tradycja, honor, takie rzeczy, prawda. Otóż, coś się w lipcu z kolegą Mentzenem stało. Są tu różne koncepcje, że teoria spiskowa, że kolega Mentzen jest już tylko medium, przez które przemawia Wipler i u nas nie ma nic do gadania. Druga teoria jest taka, o wiele bardziej prawdopodobna, że jak on zobaczył te notowania, są tam dwa sondaże były nawet zawyżone, tam granice 13-14%, no to zupełnie oszalał i uznał, żeby już nic nie robić, nic nie ruszać, bo tak ma być dobrze, a jak wiadomo, jak armia zaczyna, zamiast atakować, zaczyna się bronić, zwłaszcza armia mająca kontrrewolucyjne, że tak powiem, postulaty, no to oczywiście zaczyna po kolei tracić grunt. I było to coś przerażającego, jak kolega Mentzen, który normalnie by wygrał debatę z panem Ryszardem Petru w ten sposób, to tę debatę kompromitująco przegrał, ale to jeszcze jest drobiazg. To, co potem nastąpiło tam w Poznaniu, Przepraszam, panie pośle, ale proszę ruchu rozmowę.
John Petru dojechał i on go potraktował tak, że przecież nikt go teraz nie weźmie na żadnego ministra finansów. Człowiek, który tak się zachował, na pewno nie zostanie żadnym ministrem, bo to po prostu jest kompromitacja, to co on tam zrobił. Ale to nie tylko to postanowiono, że nie będziemy poruszali tematu COVID-u, nie będziemy poruszali tematu Ukrainy. Przecież, proszę Państwa, to był dla nas wielki tryumf. Myśmy dostawali strasznie w tyłek, strasznie w tyłek. Zeszliśmy na 5%, po tym jak ja tłumaczyłem, że z tymi Ukraińcami to nie jest całkiem tak, jak ludzie wierzą, wszyscy mówią, jak to tu, kochamy Ukrainę, wszystko oddamy, prawda, za wolność naszą i waszą. Ja ostrzegałem, że to jest nonsens, no i teraz wchodzi na moje. I co się stało? Jak się okazało, że wszyscy już widzą, czy większość Polaków widzi, że był to nonsens, to PiS przejęło ten, a my nie. Nasza partia nie, bo tutaj sztab wyborczy zabronił poruszania tematu Ukrainy i tematu COVID-u, gdzie też przecież ogromny sukces z kolei kolegi Brauna, prawda, który przecież walczył jak lew, dużo pieniędzy przecież z tego powodu stracił. To i nie można było, po prostu krótko mówiąc, zapadła jakaś decyzja, że nie podejmujemy tematów skrajnych, tylko staramy się zdobyć uznanie mainstreamu. Otóż mainstream głosuje na mainstreamowe partie, a nie na partię, która się mianuje partią kontrrewolucyjną. Prawda? Więc był to oczywisty błąd. I sondaże nam dokładnie zaczęły spadać od debaty Mentzen-Petru. To widać bardzo dokładnie, jak spadały sondaże. Na końcu doszła jeszcze sprawa tych nieszczęsnych youtuberów, i gdzie zamiast wrzasnąć, patrzcie, znów nas oszukują, patrzcie, jak zmanipulowali odpowiedź Korwin-Mikkego, to partia zaczęła przepraszać za mnie, zupełnie za nic, bo ja przecież nic takiego nie powiedziałem, to była fałszywka. I jeszcze na końcu podobno nam zaszkodziła sprawa pana Mariana Banasia. Otóż ja myślałem, że to powinno dać nam korzyść, ale podobno nasz elektorat był w dużej mierze elektoratem postpisowskim, elektorat ludzi rozczarowanych do PiS-u. Jeżeli wyszło z tego, że pan Banaś bardzo dba, żebyśmy raczej zawarli sojusz z PO, no to ten elektorat machnął na nas ręką i poszedł głosować jednak na PiS. No, taka teoria istnieje, to całkiem możliwe, że to jest prawda. Panie pośle, no ale to kto za to odpowiada? Za zmianę tej retoryki w Konfederacji? Za to, że zaczęli grać na mainstream, jak to pan poseł nazywa? No bo ktoś musiał podjąć taką decyzję. Jasno, powiedzmy jasno. Została podjęta decyzja Rady Liderów, że do czasu wyborów współprzewodniczącymi Konfederacji zostają panowie Bosak i Mentzen. I to oczywiście oni za to odpowiadają. To oni wybrali szefa sztabu, który był kompromitacją kompletną. To była kompletna kompromitacja pan Tumanowicz jako szef sztabu. No, ale to on większość tych błędów, które on zrobił, to dlatego, że mu tak kazano. No. Panie prezesie, cały czas ludzie jeszcze piszą nam na czacie, że już mają nazwę dla pana nowej partii. Pani Kasia Markowska napisała Unię Polityki Radykalnej, ale już tak odstawiając na chwilę żarty na bok, jeżeli chodzi w ogóle o to, co się wydarzyło ze środowiskiem wolnościowców, tak to nazwijmy, wolnorynkowców, ludzi, którzy, jak to się mówiono o nich, byli korwinistami, no to tak naprawdę ten podział już trwa dłuższy czas. To nie jest tak, że teraz trochę się pana wypycha, a wcześniej nikogo z tego środowiska nie wypychano. Wcześniej powstała taka partia jak Wolnościowcy, w której byli Jakub Kulesza, Dobromir Sośnierz, Artur Dziambor. Dobromir Sośnierz teraz wrócił do Konfederacji, natomiast na przykład Artur Dziambor jest poza nią, Jakub Kulesza jest w ogóle poza polityką, a doskonale pamiętamy, że Artur Dziambor prawie został kandydatem Konfederacji na prezydenta. I teraz pojawia się pytanie, bo to nie jest przypadkowe, że to środowisko w taki sposób traci swoich ludzi, czy to poprzez wewnętrzne kłótnie, czy rozłamy. Jakby pan taki szerszy obraz nakreślił też wyborcom, którzy na te same postacie głosowali przez wiele lat, a teraz powoli one znikają z tej partii i zaczynają tworzyć albo nowe partie, albo nie wiadomo, co się z nimi wydarzy dalej. Trudno mi powiedzieć, bo nie siedzę w głowie pana prezesa Mentzena. Wolnościowcy wdali się w wojnę ze mną w partii Korwin,
ale przestrzegali tam pewnych reguł, ale walczyli. No, na każdym zebraniu prezydium były, że tak powiem, rzucane kłody pod nogi. I kolega Mentzen, który miał przejąć partię, po prostu wziął i postarał się, żeby opuścili tę partię. On się bardzo, bardzo starał. Zresztą dokładnie próbował mnie namówić, żebym sam porzucił partię, żeby mnie nie musiał wyrzucać, ale ja jestem człowiekiem upartym i zwróć uwagę, że póki jestem na przykład w partii, no to mam prawo weta w stosunku do wchodzenia w koalicję, prawda? Więc jedną z teorii, która miałaby wyjaśnić działanie pary Bosak-Mentzen, jest to, że było zawarte ciche porozumienie z PiS-em, gdzie pewne rozmowy przecież trwały cały czas. Było porozumienie z PiS-em, a PiS mówił otwarcie, że może wejść w koalicję z Konfederacją bez Brauna i Korwin-Mikkego. I całkiem możliwe, że była to realizacja koncepcji takiej koalicji, która jak widać nie wypaliła, ponieważ PiS razem z Konfederacją nie ma większości. Panie Janusz, nie ma ale mówi pan o tym, że ma pan prawo weta w ramach swojej aktualnej funkcji, no ale z drugiej strony nie ma pan wrażenia, że to może być też taka złota klatka, że po prostu do czasu zmienienia statutu czy czegokolwiek oni będą pana w partii trzymać, no a potem na przykład przed wyborami się pana pozbędą. Tutaj jest pytanie ze składu, przepraszam, z czatu. Michał Skład pyta, czy jest szansa na wielką koalicję Gwiazdowskiego, Żółtka, UPR, Wolnościowców oraz nowej partii Janusza Korwina-Mikke. Więc to jest też tak, że część pana zwolenników właśnie domaga się trochę, żeby wyjść z tego. No a część osób twierdzi, no właśnie, zgadza się pewnie z Sławomirem Mentzenem, że tutaj też jest duża odpowiedzialność pana na ten gorszy wynik, więc może trzeba by podjąć inne działanie niż na przykład zostanie w partii. Popraszam, przepraszam jeszcze raz. Ja może to powiem dobitnie. Wyobraźmy sobie, że prezes Mentzen powiedział podczas kampanii, zresztą jest prawdą, bo akurat powiedział, że likwidacja ZUS-u nigdy nie była naszym postulatem. Co jest kłamstwem, bo przecież była i można to znaleźć to prawda sprzed tam 5 miesięcy czy gdzieś w wypowiedzi kolegi Mentzena. I gdyby ktoś wytknął panu Mentzenowi i w tym momencie sztab ogłosił, przepraszamy za prezydenta Mentzena, to nasza wina, prawda? Prezes Mentzen tutaj wygaduje głupoty za niego, przepraszamy. No to oczywiście byłaby kompletna klęska. Ponieważ nikt tak nie zrobił, tylko wszyscy mówili, że stali murem za kolegą Mentzenem. Mówili, że to jest nieprawda, przecież nikt tego nie sprawdzał, sprawdza tam 0,5% ludzi i to widzi. Cała reszta tutaj widzi, o tutaj oni nas skalują, prawda? I to jest, i gdyby to samo zrobiono u mnie. I powiedziano, że to jest nieprawda. Przecież ja nagrałem krótki tweet, na którym powiedziałem, że tych youtuberów trzeba postawić przed sądem. I gdyby powiedziano, że patrzcie, mówiono, że on powiedział youtuberów, a przecież on powiedział, że trzeba ich postawić przed sądem, narobiliby wrzasku, że po raz kolejny robią. To oczywiście wszystko by się obróciło, być może nawet na korzyść dla nas. Natomiast klęska spowodowało nie to, co ja powiedziałem, tylko to, że partia zaczęła za mnie przepraszać. Nie wolno się przyznawać do błędów. Nie wolno. Przyznanie się do błędu to oznacza klęskę, bo jeżeli się przyznajemy do błędu, to znaczy, że partia robi błędy. A żaden normalny wyborca nie chce głosować na partię, która robi błędy, prawda? Panie pośle, czy pan jak byłby na miejscu Sławomira Mentzena, pan by podjął taką samą decyzję względem innego członka Konfederacji albo względem samego siebie? No bo... Bo Sławomir Mentzen napisał tak, idee Korwina są ważniejsze od Korwina. Jestem przekonany, że on zrobiłby na moim miejscu dokładnie to samo, co ja. No, pan prezes niestety mija się z prawdą, podobnie jak mija się z prawdą z podawaniem fałszywych informacji, że ja na posiedzeniach Rady Liderów głosowałem przeciwko Nowej Nadziei razem z kolegą Braunem. Nie wiem, czy jeden taki przypadek się znajdzie, może jeden przypadek taki by się znalazł. I różne inne rzeczy prezes Mentzen mówi. W tej chwili jest brutalna walka, bo prezes Mentzen wie, że jeżeli utworzy nową partię, no to Konfederacja zjedzie pod próg i tyle.
więc się tego panicznie boi. No więc, Ale z punktu widzenia takiego zmysłu politycznego, to pana zdaniem on słusznie postępuje, czy nie? Jakkolwiek nie, trudno no się ja panu odciąć od tego. Nie widzę No bo może jest po prostu cynicznym i wytrawnym graczem politycznym, że tu pana teraz odsuwa w cieni. No ale, no przepraszam, ja nie po to zrobiłem z kolegi Mentzena prezesa partii, żeby go zwalczać. Cały czas broniłem wszystkich jego posunięć, zwłaszcza w kampanii wyborczej. Cały czas popierałem kolegę Mentzena. Więc jeżeli po 14 listopada to się skończy? Już będzie po prostu. Jeżeli ktoś ma człowieka, którego uważa za legendę ruchu wolnościowego, która go niezmiennie popiera i chce go wyrzucić, no to albo jest idiotą kompletnym, albo ma jakąś koncepcję, na którą Korwin-Mikke by się nie zgodził w zanadrzu. Zanadrzu, prawda? I zakładam, że kolega Mentzen nie jest jednak idiotą i w takim razie tam się za tym kryje jakaś koncepcja, o której my nie wiemy, nawet ja nie wiem. No, więc to jest bardzo, bardzo. Na pewno ma to być zmiana kierunku nowej nadziei. A może panie pośle, jest to tak, że tutaj Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen chcą przejąć schedę po Jarosławie Kaczyńskim, no bo to już Jarosław Kaczyński też jest sędziwym człowiekiem, nie ma tam następców. Nie wiem. Może chcą właśnie ten elektorat. Wątpię, natomiast być może tak. Być może tak. Ja tam nie mam tutaj pojęcia. Bo tutaj pan wcześniej też mówił, że pana zdaniu Konfederacja teraz zmierza w kierunku centroprawicowym, a nie prawicy. No tak, natomiast mnie się naprawdę flagi wywracają, jeżeli ja słyszę, że pan prezes Mentzen się odżegnuje od hasła likwidacji ZUS-u, prawda, czy likwidacji podatków dochodowych. Natomiast pan Przemysław Wipler mówi, że przeprasza za to, że głosował przeciwko Unii Europejskiej. No to coś tu jest generalnie nie w porządku. Proszę zrozumieć, w każdym państwie istnieje około 15% obywateli, którzy nie wierzą w nic, co mówi rząd, uważają rząd za bandę durnych i złodziei, prawda? Jeżeli rząd zacząłby głosić, że 2 razy 2 jest 4, to oni by zaczęli mówić, że 2 razy 2 jest 5. Choćby na złość rządu. Panie prezesie, to jest 15%. Jest, czyli więcej niż, niż, niż jest jedno niż pytanie, elektryka, które się teraz narodziło i tutaj właśnie ludzie też to komentują w kontekście w ogóle prawicy w Polsce, że teraz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość no wygrało, ale przegrało te wybory i będzie w opozycji, to dla Konfederacji jest wielka szansa, żeby właśnie wejść na ich miejsce i być taką prawicą, która wyznaczy trochę inny tor prawicy w Polsce, taki bardziej, powiedzmy, wolnorynkowy, czy trochę bardziej uniosceptyczny. Nie uważa pan, że w takim momencie teraz tak naprawdę pogrzebujecie swoje szanse i dajecie też PiS-owi czas na to, żeby się po prostu troszeczkę przegrupował? No, nie rozumiem. Jeżeli się ogłasza, że się przeprasza za głosowanie przeciwko Unii, no to raczej się nie gra na elektorat uniosceptyczny. Panie Januszu, czy słyszymy? Czy chyba nas... Jeszcze raz powtarzam. Słychać mnie teraz? Tak, słychać, panie prezesie. Mówię, jeżeli się ogłasza, że odcina się od swojego głosowania przeciwko Unii Europejskiej, no to chyba się nie gra na elektorat uniosceptyczny. Natomiast pod kątem całej prawicy też, nie tylko pod tym kątem, pod kątem tego jednego postulatu, nie ma pan wrażenia, że teraz Konfederacja może zmarnować swoją no, ogromną szansę? Nie rozumiem. Co to jest ogromna szansa? Ogromna szansa polega na tym, że zaczniemy mówić to samo, co mówiło PiS. Czyli krótko mówiąc, wmówimy tę biedną czeredę Polaków ogłupionych przez PiS, że to, co mówił PiS, było słuszne, tak? I mamy to powtarzać, tak? Otóż ja walczyłem o prawdę, a nie o to, żeby okłamywać ludzi. Panie Januszu, mamy jeszcze cały czas pytania z czatu. Na przykład pojawiło się pytanie takie, jak pana wrzucono z KNP.
dlaczego pan usunięto z KNP dokładnie. I też było pytanie, czy z Aspergerem można prowadzić partię. Więc cały czas jest mnóstwo pytań. Nie rozumiem. Dlaczego był usunięty z KNP, to nie wiem, bo nie byłem na posiedzeniu straży KNP, która mnie usuwała, więc to trzeba pytać tych, co mnie usuwali. Natomiast, tylko z funkcji prezesa zresztą, nie z KNP. Natomiast na pytanie, jakie było drugie? Mateusz Lichman zapytał, czy mając Aspergera można skutecznie liderować partii politycznej. Ale nie wiem, czy to jest Asperger. Proszę pana, teraz w tej chwili, jak człowiek da komuś mordę, to będą mówili, że cierpi na chorobę polegającą na przymusie dawania w mordę. Asperger nie jest żadną chorobą, tylko są to bardzo ludzie z Aspergerem, są to ludzie bardzo cenni, którzy mają, że powiem, w sobie agresję pewną, mają w sobie pewną dozę sprzeciwu na to, co jest w tym świecie, prawda? I to nie jest żadna choroba. To jest zespół cech przywódcy. Człowiek bez Aspergera jest ciapą, a nie przywódcą. Panie pośle, a czy pana zdaniem... To oczywiście zależy od stopnia oczywiście nasilenia tego Aspergera, bo jak się to jest za duże, no to oczywiście staje się to kłopotliwe. A czy pana zdaniem jednak na Sławomir Mentzen troszkę się nie pogubił? Bo ja nawet czytając ten jego ostatni wpis na Facebooku, no to on jest pełen sprzeczności, bo z jednej strony mówi tak, że pan ośmiesza swoją legendę, że niszczy swój pomnik i że pan powinien być takim, jakim widzieliśmy go na czerwcowej konwencji Konfederacji, stary weteran, ojciec duchowy, latarnia morska pokazująca kierunek. No to właśnie, no wydaje się, że chyba pan próbował wskazywać ten kierunek i nawet teraz to czyni. No proszę. Proszę przejrzeć te moje wystąpienie na czerwcowej konwencji. To wystąpienie kończy się słowami. Proszę je mieć, ono jest przecież pokazywane. Musicie państwo je zobaczyć. Może pan je pokaże w tej chwili, bo to można tym zakończyć. Ja kończyłem słowami, dostałem, są ogromne brawa. Zakończyłem słowami, że gdyby młodzież chciała zdradzić, prawda, i pójść na układ z układem, to na końcu jeszcze jest stary Korwin-Mikke, który do tego nie dopuści. I właśnie to w tej chwili robię. Panie Januszu, mamy jeszcze pytanie od Kasi Markowskiej. Panie prezesie, wspomina pan w wywiadach, że Przemysław Wipler mści się na panu. Jakie mogą być według pana powody tej wendety, czy nie jest to tylko zwykła chęć przejęcia władzy w partii? Więc to jest... Jak o tym mi mówił pan Kącki, który taką książkę napisał, ja zdążyłem koniec przeczytać tej książki. Niestety, gdybym przeczytał przed wyborami, to bym inaczej działał. Nie przeczytałem tej książki, niestety. Dopiero po wyborach miałem czas, żeby ją przeczytać. Ale nikt pana nie poinformował? Nie dał panu jakiegoś znaku, że... Ale ja tak. Pan Kącki mnie informował, że Wipler chce się na mnie mścić, ale ja traktowałem, że pan Kącki, który jest z kręgów Gazety Wyborczej, po prostu usiłuje wbić klina i nas kłócić ze sobą. I tak potraktowałem informacje prawdziwe lub nie pana Kąckiego. To się wszystko opiera na tym, co mówi pan Kącki. A o co chodzi, od razu odpowiadam. Chodzi o to, że pan Wipler zrobił kilka machlojek. Jedna z tych machlojek, którą zrobił pan Wipler, to było to, że założył fundację. To była machlojka na dość niewielkie pieniądze tam chodziło, nie wiem, 70 czy 80 tysięcy złotych tak naprawdę. I on z pieniędzy tej fundacji płacił za swoje prywatne wydatki. No ale to jest działanie na szkodę spółki, to jest zupełnie oczywiste. No i grozi mu za to więzienie i niektórzy twierdzą nawet, że on po prostu jest szantażowany tym przez pana Ziobrę i innych, prawda, bo musi robić co musi. Bo natomiast tym, który uruchomił sprawę, był mój asystent w Parlamencie Europejskim, który był prezesem tej fundacji i uznał, czy tam sekretarzem tej fundacji, nawet nie wiem, i uznał, że jeżeli on nie złoży doniesienia na prokuraturę, to sam będzie odpowiadał za to, prawda, że nie doniósł o przestępstwie, więc to jest obowiązek w Polsce, że trzeba donosić w takim przypadku. No i on to doniósł. I kolega Wipler jest przekonany, że to ja go do tego namówiłem, bo to był mój asystent. To nie ma ze mną nic wspólnego. Ja,
Nie miałem żadnego powodu, żeby niszczyć kolegę Wipplera albo nic takiego. No po prostu pan Wróbel zrobił to, co uważał za słuszne. I akurat, ja nie chcę się wymawiać, bo ja bym, gdyby było trzeba, to bym poradził panu Wróblowi to samo, żeby zrobił, ale akurat nie radziłem. Więc pan Wippler po prostu ubrudał sobie, że nie, to jest moja sprawka. Panie Januszu, jest jeszcze pytanie od Przemysława. Czy nie uważa pan, że Wipper doprowadził do rozpadu KNP już w 2015 roku, przez co potem w wyborach parlamentarnych nie przekroczyli państwo progu? Się jako KNP nie przekroczył, bo potem Korwin też jako nowa partia nie przekroczył. Możliwe. Ja nie znam. Kolega Wipper jest człowiekiem, który ma wyjątkową zdolność robienia rozmaitych intryg i wychodzi mu to znakomicie. I dlatego ostrzegałem prezesa Mentzena, bo ja się mogłem nie zgodzić na przyjęcie kolegi Wipplera do partii, ale uznałem, no, że może będzie lepiej, jak będzie kolega Mentzen go pilnował z bliska. Ostrzegałem kolegę Mentzena, że z kolegą Wipplerem będą poważne kłopoty i zaraz po mnie się kolega Wippler zabierze za kolegę Mentzena, bo to jest człowiek, który bez intryg po prostu nie potrafi żyć. To jest taka cecha. Nie nazywam tego jednostką chorobą, jakimś Aspergerem czy takim. Po prostu to jest cecha charakteru. I on po prostu inaczej nie umie. Panie pośle, wszyscy zastanawiają się teraz, zwolennicy Konfederacji, co w tej Konfederacji się będzie działo w najbliższym czasie, też jak te spory wewnętrzne, jak będą wyglądały. Tutaj też nasi widzowie pytają, między innymi Mateusz Lichman, czy pan prezes jest w kontakcie z panem Grzegorzem Braunem? Jeśli tak, to w jaki sposób pan odnosi się do tej całej, znaczy Grzegorz Braun, jak komentuje cały ten wewnętrzny spór, czy ma pan, jest pan w kontakcie właśnie z Grzegorzem Braunem? Wbrew temu, co państwo myślicie, kolega Braun jest znakomitym, zimnym, wyrachowanym politykiem i zachowuje się jak Chiny, prawda, w konflikcie Rosji z Zachodem, czyli stara się wyciągnąć korzyści, jakie może wyciągnąć. I bardzo doceniam stanowisko i rolę kolegi Brauna. Oczywiście jestem w nim w kontakcie cały czas. No ale myśli pan, że no... Możemy się spodziewać tego, że jednak będziemy obserwować to, że środowisko Grzegorza Brauna będzie próbowało się odłączyć od Konfederacji i też będzie obserwowało pana kroki względem założenia partii? Nie chcę tutaj wypowiadać się w imieniu środowiska partii Korona. To jest bratnia partia, prawda? I zawsze traktowałem partię Korona bardzo poważnie. Natomiast absolutnie kim ja jestem, żeby się wypowiadać na temat tego, co zrobi Partia Korona. No tak, panie pośle, ale możemy przypuszczać, że po tym 14 listopada, no to już będziemy mieli do czynienia z normalną walką polityczną, tak? Już nie będzie sentymentów, jak pan założy nowe ugrupowania. No bo pan też mówił wcześniej, że mnóstwo ludzi za panem pójdzie. Sentymentów już nie ma. Sentymentów już nie ma. Ja zrobię taki próbny sondaż, bo jak pamiętam, jak żeśmy mieli przyjąć pana Wipplera do partii Korwin, to ja zrobiłem w internecie taki sondaż, czy przyjmować, czy nie. Wyniki były lekko na nie. Było kilkanaście tysięcy głosów, żeby nie przyjmować, a mniejsze kilkanaście, żeby go jednak przyjąć. Zrobiłem i posłuchałem większości, go przyjąłem i był to, zdaje się, błąd. No i teraz też zrobię taki sondaż w internecie, bo jaka jest poparcie w partii, no to mniej więcej wiem, prawda? Jakie jest poparcie w sieci, zobaczymy, ale to wszystko razem to jeszcze nie jest poparcie wśród ludu Bożego, miast, wsi i osiedli oraz części ludności mieszkającej poza miastami, wsiami i osiedlami, jak mówi pan Jan Pieczek. Więc dopiero potem trzeba by zobaczyć, jak to wygląda. W każdym razie, jeżeli Konfederacja ma zejść na partię mainstreamu, to proszę zwrócić uwagę, że jak już mówiłem, jest w Polsce te 15%, chyba nawet w Polsce więcej niż gdzie indziej, czyli powiedzmy, że rzędu 20% ludzi, którzy nie wierzą absolutnie rządowi, gotowi są uwierzyć tam w
no, smugi radioaktywne, że 5G tam nam zakłóca wszystko i tak dalej. Nie wierzą rządowi w nic, co rząd mówi. I tych ludzi jest dosyć sporo. I teraz zobaczymy, czy jest. Jest to, czy zwrócić uwagę, że mainstream to jest 80%, no ale tam o ten głosy tego mainstreamu walczy PO, PiS, Trzecia Droga i cholera wie kto jeszcze, prawda? Natomiast to lepiej jest wziąć całe 15% niż 1/10 80%. No, w związku z czym ja opowiadam się cały czas i będę się opowiadał za tym, żeby partia nie schodziła z kłódką. Tylko odróżnijmy dwie sprawy. Partia Nowa Nadzieja, która w tej chwili przeżyła szok, prawda, bo ta się nazywa Nowa Nadzieja, to była dawniej partia Korwin, i Konfederację. I teraz jest pytanie, jaki interes będą mieli narodowcy. Narodowcy też to są zimni taktycy i oni do tej pory wyciągali wiele korzyści z tego, że tutaj wśród wolnościowców, prawda, trwają kłótnie, etc. No więc tam, co zrobią teraz, to trudno im powiedzieć. Ja podejrzewam, że jest jakiś deal między kolegą Bosakiem i Mentzenem, deal, o którym nie wiemy. Nie wiemy, czego dotyczy, więc gram trochę w ciemno. Czyli według pana tutaj pan Bosak i pan Mentzen mają swoje wewnętrzne ustalenia, ale mam jeszcze pytanie dotyczące przeszłości od użytkownika Kamson. Czy chciałby pan przedstawić sytuację ze Zbyszkiem Stonogą, dlaczego wasze drogi się rozeszły i dlaczego tak krytycznie wypowiada się o panu, jak i o całej Konfederacji? No, jakby to powiedzieć, pan Zbigniew Stonoga to bardzo miły i sympatyczny, acz trochę obleśny jegomość, natomiast nie traktowałem go nigdy jak poważnego polityka. No jest to człowiek, który tam może błyszczeć w internecie i naprawdę nie traktuję go jako człowieka zasad. Polityk powinien mieć jakieś tam zasady, nie wiem jakie zasady ma pan Stonoga. Jeszcze raz, ja bardzo lubię pana Stonogę, natomiast nie jest to polityk. Panie Janusz, już tak powoli podsumowując tę sytuację w Konfederacji, rozumiem, że Mentzen zrobił źle, że ma jakiegoś wewnętrznego deala z Bosakiem. Tu jeszcze było pytanie, czy według pana to właśnie Mentzen nie ponosi największej odpowiedzialności za słaby wynik Konfederacji w związku z tymi sytuacjami z Ryszardem Petru, z tymi no, pierdyliardami, z tym piwem. No, było trochę tego performance'u. Pierdyliardy to jest dobry pomysł. Piwo, nie chcę tego oceniać, może dobry, może zły, myślę, że dobry. Partia Przyjaciół Piwa weszła do Sejmu, pamiętam, w swoim czasie. Także nie chcę tego oceniać. Natomiast na pewno było przyczyną, to widać dokładnie po sondażach, przyczyną spadku Konfederacji była klęska pana Mentzena z dyskusji z Petru, ale uwaga, nie chodzi o to, że on tę przegrał. Każdemu się może zdarzyć, tam przegrał, nie przegrał. Różni ludzie różnie oceniają, prawda? Są tacy, którzy mówią, że nawet wygrał. Natomiast co innego, on się w tej dyskusji wypierał swoich postulatów. To i nie tylko w tej dyskusji. Jak mówiono, że przecież mówiliście to był tylko żart, tutaj nie, to nieprawda, myśmy tego nie mówili, prawda, my rzeczywiście żeśmy mówili, prawda. Kłamał, wykręcał się i ludzie myślący przestali na nas głosować. Zaczęli na nas głosować tylko i wyłącznie ludzie, którzy mieli z TikToka, prawda, widzieli fajne TikToki Mentzena, prawda. I to jest to, co zostało nam. To jak wybrałem pana Mentzena na prezesa partii Nowa Nadzieja, to ja liczyłem, że do tego żelaznego elektoratu korwinistycznego on doda jeszcze te prawda, takie tych od piwa, co dochodzą do piwko z Mentzenem i tak dalej, i to się podwoi wynik. No i tak właśnie mogło być. Natomiast w momencie, kiedy straciliśmy połowę naszego rdzennego elektoratu, który uznał, że nie będzie głosował na człowieka
który się wypiera podstawowe postulaty bezpieczeństwa. Przecież na nas zagłosowało tylko 60% tych ludzi, którzy w poprzednich wyborach głosowali na nas. Pozostałe 40% uznało, że się rozczarowało do nas, bo pan Mencen wygaduje rzeczy sprzeczne z tym, co myśmy mówili przez cały czas. No jak można się wyprzeć postulatu likwidacji podatku dochodowego? To jest coś przerażającego, prawda? Podatek dochodowy, który zniszczył naszą cywilizację. Przypominam, że nawet w USA wprowadzono go w 1913 roku. Nie mówię, że od razu się z tego powodu zaczęła pierwsza wojna światowa, ale w każdym razie od tego zaczął się socjalizm, prawda? Od wprowadzenia podatku dochodowego. Sąd Najwyższy w USA trzykrotnie się dzielnie sprzeciwiał wprowadzeniu podatku dochodowego. Prawda? W końcu go wprowadzono z katastrofalnymi skutkami. Stany Zjednoczone zjechały z państwa wolnościowego, zjechały w państwo socjalistyczne. To trwało latami, to trwało przecież 100 lat, ale to jest efekt wprowadzenia podatku dochodowego. I trzeba go po prostu zlikwidować. Trzeba powiedzieć jasno, współdemokracja jest złym ustrojem. Demokracji rządzi większość, ale głupich jest więcej niż mądrych. To musi być głupota. Trzeba to jasno mówić. Jeżeli my się zaczynamy ukrywać i twierdzić, że my tu jesteśmy właśnie jak najbardziej wielkimi demokratami, prawda? Kochamy tam lud prosty, miast, wsi i osiedli, który najlepiej wie, co robi w Polsce, no to w tym momencie zdradzamy naszych własnych ludzi, których przez 40 lat, czy ileś tam, prawda, uczyłem tego elementarza. Jak zaczynałem, to było nas trzech w Polsce, a na trzech żeśmy to robili, Stefan Kisielewski, ja, potem Michalkiewicz, prawda, dr Majewicz, prawda, tych ludzi. Proszę Państwa, teraz doszło, że tych ludzi już jest 500 000 czy 700 tysięcy. No i teraz nagle ktoś im daje po mordzie i mówi, że to wszystko nieprawda, że to wszystko był żart, prawda, że demokracja to wspaniały ustrój, Unia Europejska znakomite państwo, prawda, dobrze nam w tym, tylko trzeba dbać o autonomię w tej Unii, prawda, i w ogóle wszystko dokładnie odwrotnie niż się mówi. No i to jest problem. Czyli generalnie nie rezygnujemy z radykalnego kursu, zostajemy przy ideałach i po prostu powtarzamy to, co działało przez wiele lat. Mamy jeszcze pytanie od użytkownika Emil Korecki. Panie prezesie, czy bierze pan pod uwagę współpracę z środowiskiem kamarackim, czyli byłym pana współpracownikiem Marcinem Osadowskim i Wojciechem Olszańskim? Nie, no to są ludzie, którzy no, wybierają sobie z naszego programu kilka punktów i doprowadzają je do kompletnej karykatury, używając do tego celu języka z rynsztoka. No to jest w ogóle margines marginesów, nie ma się czym przejmować. Oczywiście jestem przekonany, że kamraci na nas, ilu tam jest ich w Polsce, 5 000 czy ileś, i tak na nas zagłosują, prawda, no bo na kogo mają głosować, ale przepraszam, ale nie możemy dopuszczać do dyskursu politycznego ludzi, którzy co trzecie słowo używają słów z gatunku nie do przyjęcia, nie tylko w dyskusji politycznej, ale w ogóle w życiu. Także powtarzam jeszcze raz, niech tam się robią, kto chce oglądać te patosfilmy, to sobie ogląda. To jest zabawne może nawet, ale absolutnie to nie jest polityka. Czyli idziemy radykalnie, ale nie zbyt radykalnie, panie prezesie, z tego, co rozumiem. Nie, to chodzi zbyt radykalnie, tylko to już jest absurd. No. To już dochodzi do po prostu absurdu i nie można głosić postulatów absurdalnych. No. To jest tak jak w starej nowelce Janusza Osenki, prawda, że ludzie najpierw wierzyli, że 2 razy 2 jest 22, no i obalono ten komunizm, no i trzeba było jakoś od razu powiedzieć ludziom prawdę, to mogło szoku dostać, więc na początek powiedziano, że 2 razy 2 jest tylko 20, prawda. Potem zaczęto mówić, że 16, prawda, i tak dalej. Nie można powiedzieć od razu, że 4, no bo ludzie mogliby tutaj dostać szoku, że aż taka różnica. No i teraz się już ludzie mówią, że 2 razy 2 jest 8 w tej chwili. Natomiast ludzie, kamraci w tej chwili mówią, że 2 razy 2 jest 2, 2 razy 2 jest 2, albo może nawet 1. Także. Tu ktoś napisał Korwin premierem, Olszański prezydentem. No ale dobrze, jest jeszcze pytanie od użytkownika Waldemar Hirsch. Czy większość zarządu Nowej Nadziei może przegłosować pana Mencena i zmienić jego decyzję?
Pozdrawiam pana Hirsza. Pracuję nad książką, którą pan Hirsch opracował właśnie, chyba myślę, że pojutrze już skończę opracowanie tej książki, 250 pytań do mnie, część druga. Także na święta już książka będzie. Proszę państwa, czy... o co pan Hirsch pytał, zapomniałem? Czy jest możliwość, żeby większość zarządu Nowej Nadziei przegłosowała tak, pana? Tak, jest. Jest możliwość, ale ten zarząd jest mianowany przez pana prezesa praktycznie, więc rozumiem, że nie zrobi tego. Dlatego jestem przekonany, że jak dojdzie do zostaną ogłoszone wybory, no to zarząd zgodnie z deklaracją pana prezesa nie wstawi mnie na listę, bo to zarząd ustala listy. Zresztą jeszcze jest problem Konfederacji, prawda? Ja nie wiem, jaka jest sytuacja Konfederacji. Podejrzewam, że narodowcom by zależało, żeby tu u nas... No właśnie, panie pośle, bo tutaj jeden z użytkowników Fox 1337 pyta pana, czy rozłam w Konfederacji jest nieunikniony, czy narodowcy przejmą Konfederację, no i czy jest możliwa koalicja Eurowybory Corwin-Brown na przykład? Możliwa. Ja powtarzam. Jest... Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest jakiś tajny deal Bosak-Mensen. Być może obejmuje on również pewne osoby w PiS-ie. To tutaj, prawda, niektórzy sugerowali w tej dyskusji, że można by przejąć część PiS-u. To byłoby dla Nowej Nadziei, tak jak ona jest, byłoby to oczywiście szokiem i nie do przyjęcia, ale powtarzam, niektórzy takie rzeczy robili w historii i robili tam z powodzeniem. Czyli idea trochę na tym cierpiała, ale w praktyce coś tam, jakieś ćwierćśrodki udało się przeprowadzić. Więc jest pytanie, czy dbać o to, żeby prawda, żeby była czysta, nieskalana, czy też machnąć ręką na prawdę, a za to nieco obniżyć podatki, prawda? Czy coś tam zrobić. Więc to jest kwestia dyskusji. Ja proszę zwrócić uwagę, że ja zajmuję tutaj stanowisko ultrasa. Ja na przykład uważam, że jeżeli uda się nieco obniżyć podatki, to korzyść z tego jest niewielka, bo to trzeba zlikwidować podatek dochodowy, bo to jest najgorsze, że on istnieje. Nie tak jego wysokość, tylko to, że rząd może dzięki temu zaglądać nam do księgi rachunkowej i patrzeć, kto gdzie kupuje i ile zarabia. To jest najgorsze w podatku dochodowym. Otóż jeżeli obniżymy podatek dochodowy, to parcie na likwidację podatku dochodowego spadnie. To z naszego punktu widzenia jest to niekorzystne, bo my chcemy zlikwidować podatek dochodowy. To jest zresztą ciekawa sprawa, jeśli mogę jeszcze, mamy tę chwilę czasu, mogę jeszcze powiedzieć. Otóż Polska to jest taki dziwny kraj, że może nie Polska, to cały lud, że jak jest półdemokracja, to jest półdemokracja. Otóż w Polsce o wiele łatwiej jest powiedzieć, zmniejszam stukrotnie podatek dochodowy. To jest oczywistym absurdem, bo wpływy będą już praktycznie zerowe, a kłopoty z spełnianiem wszystkich formularzy nadal zostaną. Ale to jest absurd. I to przejdzie. A powiedzieć, że likwiduje podatek dochodowy, to nie, no jak to likwiduje podatek dochodowy, wszyscy go mają, prawda? To jest absurdalne, ale tak działa ten. Ludzie przywykli do czegoś i zmiana status quo jest czymś strasznie trudnym. Także ja stoję na stanowisku założyciela naszej partii, świętej pamięci Stefana Kisielewskiego, którego dewiza była krótka. Wziąć za pysk i wprowadzić liberalizm. I to zrobił w Chinach Xiao Ping Teng, ze skutkami, prawda, widzimy, znakomitymi. I w Chile świętej pamięci generał August Pinochet zrobił to samo, też ze znakomitymi skutkami. Także ja jestem zwolennikiem takiej operacji. Tutaj właśnie ktoś pisze, że w Nowej Nadziei jest dyktatura i dobrze. I ktoś jeszcze pytał, co jest gorsze, socjalizm czy demokracja. Więc może tutaj jest też tak, że troszeczkę ta idea dyktatury się odwróciła, no, czy też jednego rządzącego.
Ja jestem za dyktaturą oczywiście. Popierałem i popieram, że tak powiem, dyktatorskie zapędy kolegi Mentzena, tylko pod warunkiem, żeby dyktator działał w dobrym kierunku i tyle. Pinochet był dobrym dyktatorem, prawda? A załóżmy, Chavez nie był dobrym dyktatorem. Mamy też cały czas, od kiedy prowadzimy z panem rozmowę, ankietę właśnie z pytaniem Murem za Korwinem. Już prawie 1000 głosów, na tak 45%, na nie 40%, nie ma zdania 16%, teraz już 15%. I teraz, panie Januszu, czy uważa pan, na ile jakby w kontekście tych wyborców, szczególnie Nowej Nadziei Wolnościowych, tak jak to się mówi o kucy korwinistów, ma pan cały czas poparcie, jak pan to ocenia? Bo tutaj to na czacie są różne głosy, ale mimo wszystko na razie więcej głosów jest na tak. Ale to nie jest ważna większość, tylko racja, prawda? Głosów nie trzeba liczyć, trzeba ważyć. Jeden dobry argument jest ważny. Otóż normalne decyzje na Radzie Wojennej, a wojna to jest poważna sprawa, bo tam giną przecież tysiące ludzi, podejmuje się w sposób racjonalny. Siedzą tam dowódcy od najmłodszego poczynając, każdy się wypowiada, a na końcu nie ma głosowania, tylko dowódca podejmuje decyzję, ale nie na podstawie ilości głosów, tylko na podstawie argumentów, które w tej dyskusji usłyszę. Więc ja przeglądam wszystkie argumenty, które lecą tutaj i podejmę decyzję, mam nadzieję, racjonalną. A co by pan powiedział tym wszystkim zwolennikom Konfederacji, jak i też no, z Ruchu Narodowego, no bo tutaj można powiedzieć, że to z tego gdzieś tam grona szły takie oskarżenia w pana stronę, no, którzy mówią, że już czas wybrać się na emeryturę, że trzeba odejść z honorem, że no już nie te lata. Jak ich przekonać, chcę, że to jednak nie? Nie chcę wdawać się w tego typu dyskusje. Co do Ruchu Narodowego, jestem członkiem nie tylko Nowej Nadziei, ale i Konfederacji, więc nie mam zamiaru się źle wypowiadać o Ruchu Narodowym. Natomiast jeżeli przestanę być członkiem Konfederacji, no to stracę te zahamowania. Czyli możemy spodziewać się, że kiedy pan z Konfederacji odejdzie, to takim klasykiem mówiąc, wyjdą wszystkie brudy, wszystko wyjdzie na jaw. Nie, to nie brudy, tylko różnice ideologiczne. No, powiedzmy jasno, robiliśmy jako Konfederacja, musieliśmy robić kompromisy w stronę, prawda, i wolnorynkowców, i narodowców, i koloniarzy. I tutaj to się i krytyka uważam, że była niedopuszczalna. To, że mnie skrytykowano, właśnie było przyczyną tej całej awantury. Natomiast kiedy nie będę członkiem Konfederacji, no to nie ukrywam, że mnie osobiście bardzo przeszkadzała konieczność robienia niektórych kompromisów na rzecz narodowców. Czyli rozumiem, że tutaj skończą się kompromisy ideologiczne. Też wczoraj Artur Dziambor nam mówił, że wy w ramach Konfederacji mieliście ogromne spory ideologiczne. On nawet narodowców nazywał socjalistami. On twierdził, że oni absolutnie się nie zgadzają z tą tezą wolnorynkową. Oni tylko i wyłącznie, jak to tacy, powiedzmy, wytrawni gracze się dostosowali do tego, że ich wyborcy też tego może chcą i że mają de facto zerowe poparcie, tylko ich popierają ich działacze, więc tutaj rozumiem, że pan w jakiś sposób podtrzymuje te słowa Artura Dziambora. Tak, uważam, że autentyczne poparcie dla narodowców jest rzędu 2%. I ponieważ Konfederacja ma tutaj tam 7%, no to jest 1/3 nieco tylko, nawet mniej niż 1/3 tego i oni mają więcej z tego tytułu posłów niż mieliby, gdyby startowali sami, to w ogóle by przecież nie weszli do parlamentu. I my jesteśmy w stanie się pozbyć, żyć bez narodowców, narodowcy bez nas nie są w stanie. W związku z czym moim zdaniem należało nie ulegać zbyt daleko idącym postulatom narodowców, ale też trzeba pamiętać,
że oni też mają swoją ideologię, prawda? To jest pewna ideologia, że się nie zgadzam, bo ja też jestem narodowcem. Każdy człowiek w tym kraju jest w pewnym sensie narodowcem. Ja jestem narodowcem, tylko ja nie absolutyzuję narodu. To nie jest tak, że wszystko dla narodu, prawda? Kłamać dla narodu, kraść dla narodu, prawda? Mordować dla narodu i tak dalej. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę w absolutyzację narodu, bo to prowadzi do błędnej polityki. Prowadzi do. Przepraszam, oddzwonię. Prowadzi do. Nieraz i do zbrodni przy pewnej absolutyzacji. Także ja odrzucam to, że naród ponad wszystko. O te zasady odrzucam. Natomiast narodowcy, którzy są tutaj u nas, kolegi Bosaka, to nie są narodowi socjaliści. Na szczęście nie. Narodowi socjaliści to jest pan Bąkiewicz, prawda, ktoś taki. Są tacy z ONR, prawda, i tak dalej. Natomiast klasyczna endecja była ustrojem narodowo-liberalnym. Sam Dmowski był przecież zwolennikiem teorii ewolucji, był wolnorynkowcem. Ludzie tacy jak Taylor, Heidel, prawda, czy Rybarski, to mieścili się całkowicie w Nowej Nadziei ze swoimi poglądami gospodarczymi. Także to jest tego typu środowisko i mogliśmy z nim bez wstydu być w koalicji, tyle że nam to troszkę przeszkadzało. Szanowni Państwo, powoli będziemy zmierzać do końca, też biorąc pod uwagę, że ktoś cały czas się dobija do pana Janusza i się dobić nie może i nie będziemy tej osoby może już denerwować, ale dziękujemy oczywiście za aktywność, bo tutaj po cały czas ponad 1000 osób. I tutaj jeszcze pytanie od użytkownika Lokobęger. Czy szanuje pan Samuela Tarkowską? To jest pani, która startowała z Krakowa, no i właśnie ona raczej się wydaje być pana stronnikiem. Pani Samuela jest bardzo miłą osobą i poza tym zachowuje się bardzo, bardzo racjonalnie, rozumuje bardzo, bardzo logicznie, co u kobiet nie jest akurat najczęstsze. W związku z czym bardzo poważnie ją traktuję i mam nadzieję na współpracę. Czy to będzie nowa, piękniejsza twarz nowej pana partii? No proszę nie mówić, bo tu obok siedzi moja żona, ale mam nadzieję, że to będzie twarz ruchu wolnościowego. Także proszę, dobrze, żeście mi Państwo przypomnieli, bo miałem do niej parę dni temu zadzwonić, także zadzwonię zaraz. Panie Januszu, na koniec takie pytanie, które zadajemy co live'a, co transmisję i panu go chyba nie zadaliśmy, więc musimy nadrobić. Jaka jest pana ulubiona zupa czy też potrawa? Ulubiona zupa? Ja lubię każdą dobrą zupę i czego nie? Bardzo wiele zup lubię. Dobrą grochówkę lubię na przykład, dobry żurek, ros, wszystkie zupy lubię, poza akurat barszczem ukraińskim. Nie lubię barszczu ukraińskiego i ruskich pierogów, poza tym jestem dość wszystkożerny. Czyli w sumie jak się jest wszystkożerny, to chyba najlepiej, tak? No, nie mam dużych problemów potem z wyborem. Panie prezesie, tutaj będziemy stawiać kropkę, będziemy na pewno obserwować, co się będzie dalej działo w ramach Konfederacji. No i oczywiście dziękujemy bardzo za poświęcony czas, no i życzymy miłego popołudnia. Dziękujemy panie prezesie, miłego popołudnia. Dziękuję bardzo, kłaniam się, do zobaczenia.